Kuba. Gratuluję zwycięstwa. Tak jak mówiłem tutaj Marcinowi Wasylowi, który rozmawiał, i twojemu bratu też mówiłem, dla mnie najlepsza walka, jeśli chodzi o wymiany na Gromdzie. Może technicznie gdzieś, nie wiem, czy technicznie trafiła się lepsza walka, ale moim zdaniem to była najlepszy pokaz Gromdy w waszym wykonaniu, was obu. Szacunek, co tyle mogę powiedzieć, myślę, że kibice to obejrzą, będą chętnie chcieli zobaczyć tą walkę. Twojego odczucia na gorąco teraz. Moje odczucia na gorąco, no teraz to już emocje opadły, co prawda byłem troszeczkę podekscytowany, czułem taką nutkę elektryczności przed tym pojedynkiem, bo zostałem rzucony na głębszą wodę, tak od razu po turnieju, prawda, na walkę wieczoru z tak dobrym i doświadczonym zawodnikiem w Gromdzie, co prawda. No i czułem tą taką elektryczność, ale taki stresik, ale pozytywnie mnie to nakręcało. Nie to, żeby jakieś tam negatywizmy mi przychodzi do głowy, po prostu wiedziałem, że muszę zachować zimną głowę. No i że będzie to mocny i twardy pojedynek i że mogło też tak się skończyć w drugą stronę, jak się skończyło to z mojej strony. Gdzieś Marcin wcześniej mówił, on w każdej walce leżał. Tym razem nie leżałeś i wytrzymałeś naprawdę potężne bomby, to co zauważyłem, bo przynajmniej dwa sierpy dotarły do głowy i zastanawiałem się, jak ty stoisz w ogóle po tych sierpach. Czułeś? Czułem je. Poczułem je, ale ja tak samo jak sparuję na przykład z moim bratem, to jego ciosy też ważą i ja po prostu muszę sobie w psychice układać to, że on mnie tymi ciosami nie przesunie. I teraz miałem to samo w głowie, że po prostu te ciosy mogą ważyć Marcina, ale że nieważne jak mocno by mnie uderzył, będę stał do samego końca. W którym momencie czułeś, że ta walka idzie dobrze, bo wyprzedzałeś go na szczegółach, na tych akcjach, gdzie szybkość decydowała. On wkręcał te sierpy, a ty z kolei tymi prostymi. Szczególnie tutaj miałeś taki doskok z tej prawej ręki, kiedy uderzyłeś, prawy bezpośredni ten moment. To w którym momencie ty czułeś, że ta walka się układa dobrze i ciało reaguje na to, co ty tam gdzieś w głowie masz? Poczułem troszeczkę krew, jak już zobaczyłem, że mu krew z ucha leci, co prawda. I tam w pewnym momencie się trochę podpaliłem i poszedłem z nim na wymianę w narożniku. Ale oczywiście miałem trzeźwomyślącego brata w narożniku i mówi, nie bij się wysoko ręce, odskocz. Ja odskoczyłem i w tym momencie zaiskrzyło mi tak w głowie, że wszystkie akcje zaczynałem lewy, prawy ze skoku. I teraz postanowiłem bezpośrednio rzucić prawy i od razu weszło. Spotkaniowy. Tak, widziałem. A te pułapki jego, no bo co by nie powiedzieć, to Marcin przygotował z dwie pułapki, kiedy poszedłeś do tego narożnika i ja wiedziałem, że to jest tylko moment, kiedy może trafić i może się kompletnie odwrócić pojedynek, bo on się układał w tym momencie, zaczął się układać dobrze dla ciebie. Tak, no. Bałeś się, że ta pułapka gdzieś tam, czułeś, że to, że on to szykuje takiego sierpa? To znaczy nie bałem się sierpów, wiedziałem, że mogę się spodziewać tych cepów. Mój brat, tak często mówię, mój brat, bo my cały czas w sumie sparujemy, robimy, no mój brat, przygotowujemy się, wspieramy. Ale mój brat często rzuca takie prawe sierpy, takie cepowate, on po prostu, to jest jego firmówka, że tak powiem, i ja też jestem, mam parę sposobów na to. Teraz tym sposobem było to, żeby po prostu wchodzić prawym dołem i prawym prostym. Prawego doła nie było, prawy prosty był, ale tu też mnie Marcin trochę zaskoczył, bo nie poszedł do przodu, tylko na odchyleniu. Parę ciosów tam uniknął moich, też byłem zaskoczony i musiałem wydłużyć tę serię. To na linach mówisz, o tym, gdzie na linach się wygiął kilka razy? W środku ringu, tam na samym początku, jak tak fajnie zadawałem ciosy, on tam parę razy uniknął. No, ale poszło dobrze, nie? Tam wypracowałem sobie. Wiadomo, że to zawsze jak coś nie dochodzi, to trzeba w ułamku sekundy zmieniać warsztat, żeby nic tam się negatywnego nie wkradło, prawda? Czym dla ciebie jest takie zwycięstwo na Gromdzie? Bo tak, wygrałeś turniej, okej. Okay. Gdzieś człowiek mówi, dobra, udało się, ale wiadomo, może rywale nie byli tacy, może nie tacy, ale tutaj był rywal z górnej półki, którego obawiali się tu wszyscy. No co by nie powiedzieć, to gdzieś tam w kuluarach zawsze się mówi, ten mocny, tamten mocny, ale są ludzie, których przeciwnicy się po prostu boją. Marcin do takich należy. No, być może, ja się go nie bałem w żadnym wypadku. Też tu próbowałem je sprowokować trochę takim ciężkim wzrokiem wczoraj, dzisiaj, ale ja nie wchodzę w te gierki takie, bo na mnie to wrażenia żadnego nie robi. Dla mnie się liczy tylko i wyłącznie robota w ringu do wykonania. Potrzebował się zmotywować, bo też powiedział, że was lubi, że zna, szanuje i wie, że jesteście dobrymi fighterami, więc może to z tego bardziej wynikało, że gdzieś taka gra, żeby po prostu zmotywować siebie samego. No być może. Ale ja takie na przykład też mógłbym to samo robić, czegoś takiego nie robię, bo dla mnie się liczy czysta głowa i zimna głowa przede wszystkim, a takie negatywizmy tylko mieszają ten cały gameplan i dla mnie się przed walką liczyły tylko głębokie oddechy i koncentracja.
Ty wyglądałeś dzisiaj jak zimny zabójca w trakcie tego pojedynku, bo już widziałem, że jak naruszyłeś, to się zastanawiałem, pójdzie za instynktem i gdzieś tutaj wykończy od razu, czy po prostu zaczeka, wyczuje ten moment i skończy tą walkę. I tak to wyglądało. No tak, instynkt był zachowany. No tak jak mówię, ta pierwsza walka w Grądzie mnie dużo nauczyła, prawda? Tak jak tam widziałem, też pan Mariusz o mnie wspomniał gdzieś w którymś studiu, co tam robili przed Grądą, że po tej pierwszej Grądzie już na pewno po tej pierwszej Grądzie też już na pewno inaczej będę wchodził w te pojedynki, też inaczej będę do tego podchodził. No i tak było, prawda? Ten pierwszy pojedynek pokazał mi, że tak naprawdę tutaj takiego pięściarstwa i boksu tu za dużo nie ma. Dzisiaj mieliśmy też przykład z boksu olimpijskiego, mega zawodnika Kiwi walczył. To też na początku taki boks mu się troszeczkę wkręcił, nie chciał troszeczkę poboksować. Szybko zweryfikowało go to, tutaj te dwa leżenia chyba, bodajże dwa knockdowny, a przynajmniej pierwszy knockdown. Tak, no ale całe szczęście, kurczę, uporządkował sobie w głowie i wygrał chłopak. Ty myślisz o tym, żeby jeszcze spróbować poboksować klasycznie, czyli jest druga organizacja, którą pan Mariusz Grabowski też prowadzi, Tymex, i podczas tych gal Tymexu wystąpić i w normalnych rękawicach popróbować tutaj szczęścia i tutaj w jakiś sposób, no bo umówmy się, ty jesteś dojrzałym fighterem teraz, który może wziąć walkę z każdym praktycznie. Nie wiem, czy duże rękawice, jak po prostu teraz czujesz wenę do dużych rękawic, czy nie. To znaczy ja czuję wenę, bo my na co dzień sparujemy w szesnastkach z bratem, nie? Tam w boksie zawodowym chyba są dwunastki, co prawda? Dziesiątki. No właśnie, no to tym lepiej. Czy dostałbym szansę, czy bym skorzystał? Na pewno bym skorzystał, jeżeli byłaby zachęcająca. Oferta, tak? Tak, przepraszam. Troszeczkę tego sobie w tym roku troszeczkę mam na głowie, bo na Mistrzostwa Świata jadę, co prawda w K1. No i trochę tego jest. Warto zostawić tego kopania. Nie ma z tego wielkich pieniędzy, nie ma wielkich propozycji na walki. To znaczy miałem propozycję po ostatniej Grądzie. Miałem propozycję wyjazdu do Papui Nowej Gwinei zawalczyć o zawodowe Mistrzostwo Świata Federacji ISKA. Tylko jedyne, co mnie zblokowało... Z kim? Z jakimś czarnoskórym. Tam, kurde, miałem takie zestawienie. Jedyne, co mnie zblokowało tego, to, że paszportu nie miałem. No ale teraz już sobie paszport wyrobiłem, co prawda. No i na pewno już teraz takiej okazji mnie nie przepuścił. No bo to już też, kurde... Ciekawa propozycja, aż tak daleko, chyba żaden z polskich zawodników aż tak daleko nie walczył, Papua Nowa Gwinea, kurde, nie wiem, czy tam jeszcze, wiesz, ludożercy nie żyją, o, kiedyś było, może kiedyś było, było, jedni, kurde. Mogłoby tak być, pamiętasz, Krzysztof, ten, mówię, Cieślak pojechał do Afryki, tak. I też było ciężko stamtąd wyjechać z powrotem, gdyby wygrał, nie wiadomo, jak wyjazd by wyglądał. Kuba, komu dedykujesz to zwycięstwo? Detekuję przede wszystkim swojej ukochanej mamie, która, kurde, się martwi o mnie. Tato dzwonił przy mnie do brata, dobijał się brat, co prawda, tak. Powiedział, że za chwilę oddzwoni, ale widać, że rodzina gdzieś martwi się, co? Rodzina się martwi, bracia mnie wspierają, koledzy mnie wspierają, przyjaciele mnie wspierają, ale najbardziej to i tak mi w tym wszystkim szkoda mojej mamy, bo wiadomo, ja sobie wybrałem troszeczkę szalony sport, ja to kocham, ona stara się to jak najbardziej akceptować, no ale ja wiem, jakie to jest dla niej obciążenie, ona przed moimi pojedynkami chodzi do kościoła, modli się, dlatego ja też pamiętam o tym, że muszę jej to wynagrodzić, prawda? Niech mama się nie martwi, naprawdę to jest wielki talent i myślę, że nieprędko znajdzie się ktoś, kto pokona Łukasza, mówię Jakuba, przepraszam, już Łukasza też zresztą, bo obaj macie niesamowite dokonania i jeszcze z teamem żeście wygrali też, bo Robert Maruszak przegrał z twoim bratem, a teraz z kolei Wasyl, no oni mają do was tutaj w tej chwili, będą mieli gdzieś, próbowali się odbić w jakiś sposób. No być może będą chcieli się próbować, ale ja... Rewanżować, rewanż kiedyś? Z Wasylem? No nie wiem, jeżeli będzie taka możliwość i będzie taka chęć na to, no to jak najbardziej, prawda? No bo walka była szalona i muszę przyznać, że podobała się, więc pewnie za jakiś czas może temat powróci. Być może powróci, ale ja... Na tak, razie trzeba się cieszyć zwycięstwem. Ja się cieszę zwycięstwem i że tak powiem, ja nie lubię się cofać, co prawda? Ja wolę iść do przodu i podnosić sobie poprzeczkę. Dla mnie rewanże mają sens, kiedy walki idą tak i jakoś na punkty się kończą, a nie w taki sposób, prawda? Jak ktoś przegrywa w pierwszej rundzie, no to
to na rewanż musi sam zapracować swoimi walkami, a nie, że sobie wykrzyczy, że on chce rewanż, prawda? Nie, nie, to Marcin powiedział, że jeśli nadarzy się okazja, absolutnie takich tutaj nie było, że chciał wykrzyczeć czy cokolwiek, nie, nie, tylko... Nie, nie mówię o tym, tylko po prostu nie wykrzyczeć, tylko że on sobie tak, że rewanż i w ogóle, no to ja czekam na zamiary wobec mnie. A jak będzie zamiarem rewanż z Wasylem, to będzie rewanż z Wasylem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz i szacunek za taką walkę. Dziękuję bardzo, że mogliśmy to oglądać. No, pozdrawiam wszystkich i dziękuję panie. Dziękuję.